Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś zapraszam na odcinek długo zapowiadany i odcinek, o który wiele z Was się pytało. Jak wiecie, miesiąc temu przeprowadziłam się do nowego domu, także zapraszam na house tour mojego domu na Bali. Jeżeli jesteście ze mną na kanale już od jakiegoś czasu, to wiecie, że mieszkam na Bali, a miesiąc temu przeprowadziłam się do nowej miejscowości. Obecnie mieszkam w miejscowości, która nazywa się Canggu i jestem niesamowicie zadowolona. Moja uliczka to jest taka mała, lokalna uliczka, na której jest zaledwie jakieś 7 domów, ale 3 minuty na skuterze od mojego domu znajduje się główna ulica i tam mam wszystkie restauracje, kluby, bary, tam mieszkają też moi znajomi. Tak wygląda moja okolica, jest spokojnie i naprawdę bardzo fajnie, a teraz zapraszam Was do środka. Tutaj jest moja brama. O, i Zośkę już słychać, ale na razie zamknęłam ją w pokoju, bo za bardzo mi hałasowała. Tuż po przejściu przez bramę widać główny punkt domu, główny punkt ogródka, chociaż ogródek to może trochę za duże słowo, ale basen. Jestem bardzo zadowolona, dlatego że mój basen znajduje się w słonecznym miejscu i nie ma zbyt wielu drzew, które by zakrywały słońce. Tutaj jest tylko jedno drzewo, z którego spadają takie piękne kwiatki, które... Właśnie, jeden kwiatek dzisiaj z tego drzewa mam za uchem. Jeżeli wiecie, jak te kwiatki się nazywają, to dajcie znać. Już kilka razy pisaliście, ale ja zawsze zapominam, niestety. Od jakichś 2 tygodni jestem w basenie codziennie, bo ćwiczę tam sobie po prostu. Jakieś 20 minut codziennie minimum pływania w tej wachty. Co prawda nie jest to jakiś gigantyczny basen, ale wystarczy. Teraz też mam taki liść, na którym mogę się położyć, taki jakby materac, który bardzo dobrze się sprawdza w słoneczne dni, bo po prostu wygodnie się na nim opala. Mam też tutaj dużo kwiatków, jeżeli chodzi o taką ozdobę moich murów. No a tutaj zaparkowany mam skuter. No i jedyna rzecz, jaką bym tutaj zmieniła, to szkoda, że nie ma więcej trawy, albo że w ogóle nie ma trawy. I zastanawiam się, czy nie skrócić mojego podjazdu, bo ten podjazd jest dosyć duży, jak możecie zobaczyć. Dużo jest tego asfaltu tutaj wylanego. I może tutaj posadzę taką sztuczną trawę, ale jeszcze zobaczę, zastanowię się nad tym. Tutaj mam drzewko, mam nawet takie małe oczko wodne, powiedzmy, tym razem bez rybek, bo w poprzednim domu miałam rybki, ale powiem Wam, że nie chcę mieć rybek, za duża odpowiedzialność, aczkolwiek w poprzednim domu to nawet nie ja dbałam o rybki, tylko przychodził do mnie pan, który sprzątał basen i tam naprawiał pompę i tak dalej, i tak dalej, i on się tymi rybkami zajmował. Od razu jak zaparkuję skuter, to mogę sobie przejść tutaj po płytkach i mam taki mały tarasik, nie wiem jak to w zasadzie nazwać, na razie tutaj jeszcze nic nie ma, ale mam w planach troszeczkę to miejsce urządzić, także będę Wam pokazywać na bieżąco, jak będzie wyglądało. O, i jak tutaj sobie usiądę, jak już będę miała urządzone to miejsce, to widok będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób. Także fajnie by było mieć trochę trawy tutaj, gdzie teraz stoi mój skuter. Basen jest w ogóle o tyle fajny, że mam takie konkretne schodki do wody. W poprzednim basenie nie miałam takich schodków i teraz mogę sobie usiąść. Jest bardzo wygodnie. Tak naprawdę to Zośka mogłaby też tutaj stać na tych schodkach, ale jakoś ona za bardzo nie przepada za basenami. Próbuję ją przekonać, ale jakoś tego za bardzo nie czuję. Tam mam też 2 leżaczki i te leżaczki są pod takim dachem plastikowo... Nie, myślałam, że to plastikowe, ale to chyba szklany dach. Właśnie, zobaczmy co u Zosi. Zośkę musiałam na chwilę zamknąć, bo była niegrzeczna i za bardzo szczekała. Zosia, gdzie jesteś? Zosia! Dzień dobry, będziesz już grzeczna, tak? Nie będziesz już szczekać i piszczeć? Dziękuję bardzo. Dobra, to Zośka może chodzić razem z nami. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o ogródek. A zrobiło się bardzo gorąco, dlatego zapraszam Was do środka i zaraz odpalimy klimatyzację, bo ciężko jest wytrzymać. Ale w końcu jesteśmy na Bali, więc gdybym się spodziewała, że nie będzie ciepło, to bym się tutaj nie przeprowadzała. Zapraszam. Pierwsze pomieszczenie tuż po wejściu do domu to jest taka, powiedzmy, jadalnia, jadalnio-salon. I tutaj znajduje się duży stół z takimi 4 krzesłami i bardzo duże lustro, z czego jestem bardzo zadowolona. Ja jak zawsze jestem na kablach jak coś, także się nie zdziwcie, bo zawsze muszę być przywiązana do powerbanka, dlatego że dość szybko mi padają baterie. A na sobie mam w ogóle strój, który niedługo będzie dostępny w Hati Hati. To jest taka spódnica robiona specjalnie dla nas, która się przesunęła
to rozcięcie powinno być trochę z innej strony i top jest, po prostu jestem tak zadowolona z tego topu. Teraz go aż tak super nie widać, ale jeszcze będę Wam pokazywać na zdjęciach na Instagramie hatihati.pl, także zapraszam serdecznie, bo będzie się pojawiać coraz więcej ciekawych rzeczy. I odpalamy klimatyzację. Zaraz się zrobi chłodniej. Och, nie mogę się doczekać. Temperatura ustawiona na razie na najniższą, czyli 17 stopni. Salona, w zasadzie taka salono-jadalnia jest połączona z kuchnią. Kuchnię jeszcze jestem w trakcie, jakby kuchnię jeszcze ogarniam cały czas. Także tutaj jest taki lekki rozgardiasz, bo ja mam tutaj mój ekspres do kawy, mam tutaj moją sokowirówkę, mam blender, więc jeszcze muszę się zastanawiać, jak to ładnie poogarniać i jak to ładnie poustawiać. Natomiast cieszę się bardzo, bo mam tutaj taką dużą wyspę, także już nie mogę się doczekać, aż będę gotować tutaj jakieś przepisy ciekawe. Zobaczcie, o, to jeszcze mój kask leży, zapomniałam odstawić na miejsce. Mam też takie krzesła, więc jak przyjdą goście, to będą mogli sobie tutaj spokojnie usiąść. No i zobaczcie, jaka tutaj jest przestrzeń do gotowania. To jest po prostu super. Jedyny minus kuchni to jest to, że nie ma piekarnika. Piekarnik to nie jest taka standardowa sprawa, jeżeli chodzi o kuchnię na Bali. I tak samo pralka nie jest standardową sprawą i ja właśnie tych dwóch sprzętów domowych nie mam. Ale poza tym mam tutaj, no jak sami możecie zobaczyć, mam palniki na gaz, mam mikrofalówkę, ale co prawda z mikrofalówki korzystałam tylko raz. No i mam dużo szafek. Okap mi działa, co jest bardzo istotną kwestią, bo czasami okapy nie działają. Tutaj mam dużo szafek też i tutaj mam kolejne, także miejsca jest naprawdę bardzo dużo. W kuchni oczywiście mam też lodówkę, która też jeszcze będzie reorganizowana. Co mam w lodówce, to Wam nie będę pokazywać, bo na razie jakoś nie zastanawiałam się nad tym, jak poukładać wszystko w lodówce, żeby ładnie wyglądało, także mam tam rozgardiasz, ale może kiedyś. Tutaj są miski Zośki i one zazwyczaj są ładniej ustawione, ale coś widzę, Zosia, że dzisiaj chyba robiłaś przemeblowanie tutaj w swoim zagajniku. Zosia tutaj ma swój kocyk, natomiast ona tutaj nie śpi, ona śpi ze mną w łóżku, tu jest tylko taki zagajnik jej do wylegiwania się. I obok lodówki od razu znajduje się maszyna na wodę. Często na filmach możecie zobaczyć, jak ja piję z takich butelek, które są po wódce. Natomiast to nie jest wódka, ja po prostu mam taką maszynę, do której kupuję 19-litrowe pojemniki z wodą. Te pojemniki są wymienialne, także bardzo się cieszę, bo to jest bardziej ekologiczne wyjście z tej sytuacji. I właśnie dlatego ja korzystam z tych wszystkich butelek, bo ja sobie po prostu przelewam do takiej butelki, ile tutaj jest 700 ml i mogę sobie nalać wodę w normalnej temperaturze, mogę nalać gorącą. I ta gorąca woda jest na tyle gorąca, że można od razu zrobić herbatę, albo można taką zimną, lodowato zimną wodę sobie nalać. Bardzo wygodna ta maszyna, jeżeli jej nie macie, to polecam każdemu, bo jest naprawdę wybawieniem. Ja teraz na przykład kawę robię sobie w ekspresie, ale wcześniej to korzystałam cały czas z tej gorącej wody i nie trzeba nawet czekać, aż woda się zagotuje. Ta maszyna jest podłączona do prądu oczywiście, więc ona, wiecie, zabiera prąd, ale jednak zawsze jest ciepła i zimna woda. Jak możecie zobaczyć, moje mieszkanie jest dość minimalistyczne i dlatego właśnie ja będę je jeszcze urządzać. Tutaj jest taka prawie całkowicie pusta ściana, ja niedługo będę zamawiać więcej mebli i zupełnie inaczej tutaj wszystko będzie wyglądać. Mam w planach zagospodarowanie tutaj terenu, że tak powiem. Robi się gorąco, ta klima na razie nie daje aż tak super rady, bo nie korzystałam z niej dzisiaj przez cały dzień, więc przejdźmy teraz do drugiego salonu, który znajduje się za tymi drzwiami i tutaj możemy zamknąć drzwi, odkręcić klimatyzację i powinno zdecydowanie szybciej się schłodzić. Przechodzimy więc do drugiego salonu, z jednego salonu do drugiego salonu można by powiedzieć. Tutaj kiedyś była sypialnia podobno i ona została zamieniona w jeden z moich ulubionych pokoi w tym domu. O, troszeczkę ciemno się teraz zrobiło, więc może odpalę światło, ale tak w ogóle to pomieszczenie jest dosyć przejrzyste, dlatego że... Przejrzyste, nie przejrzyste, tylko jasne, dlatego że zobaczcie, drzwi są przeszklone i tak naprawdę wychodzą na ogródek, jakby nie patrzeć. Mam bardzo duży telewizor, z czego jestem niesamowicie zadowolona, bo mam tutaj Netflixa, mogę się połączyć z YouTube'em i tak dalej. I stąd też pracuję. Jak możecie zobaczyć, tutaj jest mój komputer, który niby był naprawiony, ale tak naprawdę nie był wcale naprawiony. I tak, tutaj mogę sobie pracować, podłączyć
włączyć komputer i teraz nawet jak montuję filmy, to mogę sobie odpalić jakąś muzyczkę, jeżeli nie mam jakiegoś skomplikowanego montażu albo coś w ten deseń. Ten pokój też jeszcze będę przemeblowywać. Na razie mam tutaj trochę takich dodatków, które będziemy sprzedawać też w Hati Hati. Między innymi są takie ananasy. To są moje ostatnie znaleziska. To są ananasy zrobione z drewna. I też będę, zobaczcie, moje mieszkanie jest całe takie minimalistyczne. O, tutaj mam jeszcze obraz. Jest w takich kolorach szaro-białych, można by powiedzieć. I będę teraz je urządzać, to mieszkanie. Te poduszki takie białe, te takie trochę zabrudzone, to są moje. Mam ich chyba 8. Kupiłam jeszcze, jak przygotowywałyśmy zdjęcia, poszewek, więc kupiłam trochę więcej takich poduszek, żeby móc je udekorować. I do tych poduszek będę szukała teraz poszewek. W ogóle też planuję przyozdobić troszeczkę moją kanapę i ona nie będzie już szara, tylko w ogóle całe moje mieszkanie planuję urządzić w kolorach złoto-turkusowych. Zaraz Wam pokażę, o jakie kolory dokładnie chodzi. Zainspirowało mnie takie trzymadełko na kadzidełka. Właśnie jeszcze trochę widać pozostałości po kadzidełkach. I to będą takie kolory właśnie złoto-turkus, które wydaje mi się, że będą fajnie wyglądały, dlatego że ja mam dużo jasnego drewna i dużo bieli, więc mogę śmiało tutaj pobawić się troszeczkę z kolorami. I tutaj w związku z tym, że ten salon to była kiedyś sypialnia, to tutaj jest przejście do łazienki. Oczywiście standardowo musi być butelka. Tam jest woda oczywiście, ale kto mi uwierzy, ten mi uwierzy, kto nie, ten nie. Dzisiaj pojechałam też kupić świeże kwiaty, żeby ładnie pachniało. Nawet nie do filmu, bo nie sądziłam, że dzisiaj będę nagrywać film, ale koleżanka Masza mi dzisiaj pokazała taki sklep z kwiatami, bardzo, bardzo tani. I jeden taki kwiatek kosztuje 3000 rupii indonezyjskich, także bardzo tanio. I przechodzimy do łazienki, z której korzystam najczęściej. Ja w ogóle mam 3 łazienki. Łazienka jest... nie powala, ale jest całkiem spoko. Oj, ale walnęłam. Tutaj mamy taką podstawkę, bo ja mam białe podłogi, to tutaj mogę sobie wytrzeć nogi, żeby nie roznosić błota. Bardzo fajne wyjście. Mam tylko jedną szafkę, więc to jest trochę mało i mam też lustro, które jest nisko. Jak ja stanę wyprostowana, o, tak mniej więcej tutaj mam na tej wysokości głowę, to do końca siebie nie widzę. Ale nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, najwyżej się schylę i poćwiczę, po prostu przysiadę. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I teraz tak, łazienka jest spoko, mi się podoba, jestem zadowolona. Ładniejszą łazienkę miałam w poprzednim domu, ale tutaj też jest naprawdę okej. Tutaj mam jakieś takie, wiecie, zawieszki na różne szampony i tak dalej, także jest wygodnie. I mam 2 prysznice, mogę też tutaj jeszcze taki kran odkręcić i mam tutaj otwarty sufit. Także można powiedzieć, że częściowo łazienka jest na świeżym powietrzu, ale nie do końca tak naprawdę. No i tutaj mam jeszcze drabinkę, na której mogę sobie wieszać ręczniki. W ogóle dzisiaj zamówiłam sobie takie obramowanie, takie szafki tutaj dookoła tego kibelka i mam nadzieję, teraz jak nagrywam, to jest sobota i mam nadzieję, że może we wtorek, w środę już to dotrze, więc będę miała tutaj więcej półek i będę mogła sobie wszystko ładnie poorganizować. Też, żeby wiecie, zakryć po pierwsze tą szczotkę na przykład, co tutaj stoi, żeby zakryć papier toaletowy, a tutaj, zobaczcie, jest urządzenie, bez którego ciężko się żyje w Azji. No dobra, może nie tyle, że ciężko się żyje w Azji, ale to jest naprawdę świetne rozwiązanie, to jest taki a la bidet. I takie urządzenie też jest bardzo popularne w Indiach i dlatego moi znajomi mi na przykład powiedzieli, że oni raczej papieru toaletowego nie używają. Ja Wam chyba nie mówiłam, znaczy mówiłam, że byłam kiedyś na kontrakcie w Indiach. Ja w ogóle siedziałam w Mumbai 7 miesięcy i pierwszy raz jak przyleciałam do Indii, bo byłam tam 2 razy, to nie mogłam znaleźć papieru toaletowego przez długi czas. I potem właśnie znajomi mi powiedzieli, że a po co ci papier toaletowy? My nie korzystamy. Nie mówię oczywiście, że wszyscy, że nikt nie korzysta, ale dużo osób mi powiedziało, że używają tylko tej psikaczki. Ja tam uważam, że i psikaczka, i papier toaletowy to najlepsze połączenie, natomiast zagłębiam się za bardzo w ten temat, także przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Chociaż wiecie co, jeszcze jedną rzecz Wam chciałam powiedzieć, bo w tej łazience, tak jak możecie usłyszeć, będzie trochę zmian, dlatego że tutaj będą te półeczki nad kibelkiem i kilka jeszcze innych rzeczy, a tutaj gdzieś mniej więcej chcę kupić taką dużą roślinę i postawić, bo brakuje mi. W moim poprzednim domu miałam takie ładne rośliny, które rosły mi w łazience, no i teraz przyznam Wam szczerze, że brakuje mi tych roślinek i
To tak wygląda. A nie, właśnie, prawie zapomniałam Wam pokazać jeszcze jedno miejsce, bo chciałam Was już zabrać na górę. Ale zanim pójdziemy na górę, bo ja mam dwupoziomowy dom, to jeszcze pokażę Wam jedno miejsce. Tutaj, jak przejdziemy z kuchni, zobaczcie, za schodami znajduje się taki wąski korytarzek. Tutaj są moje butle wymienne. I tutaj mam taki mały składzik. Zorganizowałam sobie, ostatnio kupiłam takie duże pojemniki, bo tutaj miałam straszny bałagan i udało mi się tutaj co nieco ogarnąć. Jeżeli Was ciekawi, co znajduje się za tymi drzwiami, to zaraz Wam pokażę. Ale uwaga, uwaga, przygotujcie się na bałagan. Tutaj znajduje się, ja w ogóle nie wiem, gdzie jest włącznik światła. Czekajcie, czy to jest tutaj? O, dobra, znalazłam włącznik. Tutaj znajduje się toaleta, z której prawdopodobnie nigdy w życiu nie skorzystam. Dlatego po prostu stwierdziłam, że powkładam tutaj jakieś graty, które mi się nie mieściły w domu, żeby nie mieć żadnego bałaganu. I tutaj może też właśnie kupię takie jakieś boksy i wiecie, jakoś to wszystko poorganizuję. Tutaj są bardziej rzeczy dla osób, które przychodzą sprzątać w moim domu, albo jakby trzeba było odnowić dom, to tutaj właśnie są jakieś farby, coś takiego. Zobaczcie, tutaj deska do prasowania, nawet jeszcze nie otwarta, ale na upartego nawet jest prysznic. Tylko to jest malutkie strasznie, bo zobaczcie, tutaj jest rama, wejście do drzwi. Czekajcie, może pokażę Wam z innej strony, żeby było widać perspektywę. O, ja jestem takiego wzrostu i zobaczcie tutaj, o Jezu, boję się, że się uderzę, o, sufit jest na 1,80 m, także wysoko tutaj na pewno nie jest, a prysznic jest niższy ode mnie, także wszystko to takie bardzo minimalistyczne. No nie sądzę, że kiedyś będę korzystać z tego pomieszczenia. Wydaje mi się, że to było takie pomieszczenie gospodarcze, bo tutaj były trzy sypialnie, trzy łazienki i ta toaleta, więc może to było po prostu dla osób, które korzystały z kuchni i z salonu, jeżeli na przykład ktoś to na Airbnb wynajmował, nie jestem pewna. Jak dla mnie, to tutaj fajna by była, fajna by była taka miejscówka, żeby to zamienić z toalety na taką, może garderobę, nie, ale właśnie taki składzik, żeby więcej półek porobić, coś takiego. No ale nie narzekam, bo i tak mogę tam właśnie jakieś graty pozostawiać. I tak wygląda cały dół mojego domu. Tutaj jest kuchnia, tam jest ten składzik, a tutaj są schody. I schody są bardzo ładne, bo są takie przejrzyste, mam duże okna. Nie będę Wam chyba opowiadać o tym na sucho, więc po prostu wchodzimy i pokażę Wam, jak to wygląda. Jeżeli interesuje Was, co robią tutaj te zwisające zasłony, to też oczywiście spieszę z wyjaśnieniem, dlatego że moje schody są na świeżym powietrzu w ogóle, więc to taki śmieszny koncept. I tutaj zobaczcie, mam taki rzep. I jakbym rozwinęła zasłonę, to mogę sobie tutaj zasłonić tę część, taka mi się powiedzmy ala ściana robi, ale ja tak naprawdę zbyt często z tego nie korzystam, bo też chyba nie ma do końca sensu. I tutaj jest bardzo, bardzo, znowu się powtórzę, minimalistycznie, nic tutaj się ciekawego nie dzieje, białe ściany, ale zobaczcie, jaki wysoki sufit. I dlatego też tutaj będę dawać dodatki. Tutaj na takich hakach chcę zawiesić jakieś rośliny, które będą się tak wiły trochę do dołu. Wydaje mi się, że to może fajny klimat dodać. Zobaczcie, jak wysoko jest tutaj sufit. To jest czad po prostu. Tyle przestrzeni, ale oczywiście no za bardzo nie mam co tutaj zrobić z tym. Tutaj mi rośnie, rosną mi drzewa bananowca. A tutaj jest moje piętro. Jeszcze kilka schodów do góry. I kolejne pomieszczenie. O, Zosia, ty jesteś na górze, obserwujesz, co tam się dzieje, tak? Coś ciekawego się tutaj działo. I tutaj mam taki dosyć duży taras, tarasobalkon, można by powiedzieć, z fajnym widoczkiem, bo widać ulicę, co mnie bardzo cieszy, bo w poprzednim moim domu ja w ogóle nie widziałam, co się działo poza moim domem. Czułam się tak, jakbym była trochę zamknięta, wiecie, nie było za bardzo przestrzeni. I teraz widzę tutaj, o, tutaj widzę mój ogródek, mój liść, na którym się dzisiaj opalałam jakąś godzinkę. No i bardzo przyjemnie. Zobaczcie, niedługo będzie zachód słońca, także słońce jest już trochę niżej. A Zośka, ty co mi tutaj podgryzasz? Przepraszam bardzo. Coś się chyba nudzi. No czekaj, czekaj, muszę nagrać odcinek. I tak, to pomieszczenie też jest takie duże, zobaczcie, a na razie się tutaj nic nie dzieje. Mam tutaj dwa krzesła. Mam tam dwa krzesła, na razie ustawiłam też tam walizki, ale przestawię jeszcze te walizki i myślałam o tym, że tutaj będzie fajne miejsce do nagrywania odcinków, bo światło mi pada, wiecie, na wprost, więc będzie mnie ładnie oświetlało. I teraz tak, tutaj ustawię gdzieś albo kanapę, albo może jakiś taki peacock chair. Może zaczepia mnie ten mały tutaj skubaniec, przestań.
I do tego ustawię tutaj jeszcze dwie takie duże rośliny. Jedna z jednej strony, druga z drugiej strony. Powiedzmy, że takie a la palmy. I myślę, że można tutaj fajnie zagospodarować tę przestrzeń. Może coś jeszcze z sufitu, żeby zwisało. Zobaczymy, pomyślimy. A tutaj z tej strony jest moja sypialnia. I tutaj jest druga sypialnia, w której byłam do tej pory tylko raz chyba. Przechodzimy do mojej sypialni, w której niewiele się dzieje. Dzisiaj całe szczęście miałam dzień sprzątania, także wszystko jest elegancko ogarnięte, mam nadzieję. Tak, zobaczcie, jak możecie zobaczyć, wygląda to troszeczkę na razie jak hotel. Niewiele się dzieje, ale ja też tutaj niewiele czasu spędzam. O, przepraszam, tutaj moje spodnie leżą, bo zapomniałam je odłożyć na miejsce. Tak, duże łóżko, obraz kolejny, który jest całkiem ładny, ale taki też, zobaczcie, w szarościach, więc fajnie będzie dodać trochę kolorów. Nie wiem, jak tutaj się znalazła moja poduszka z salonu, z parteru. Do tego nie jestem pewna. Może Zośka przyniosła? Zosia, przyznaj się! Zosia! Przyznaj się, przyniosłaś poduszkę? No, teraz nie chcę się przyznać wcale. Tutaj mam też możliwość zasłonięcia okien, jak możecie zobaczyć zasłonami, ale nie korzystałam jeszcze z tej opcji nigdy, dlatego że cichutko, ej, no co ty tam zobaczyłaś? Przepraszam bardzo. Hi! O, zaczekajcie, właśnie dotarła do mnie przesyłka, zaraz do was wrócę. Wybaczcie zamieszanie, ale zamawiałam kilka dni temu jakieś produkty ze sklepu online i właśnie dotarła do mnie ostatnia paczka, także dzisiaj dostałam w ogóle 4 rzeczy. Też może o tym nagram, bo fajne rzeczy naprawdę sobie pozamawiałam. No ale dobra, wracamy tutaj do mojego pokoju. Ja nie zasłaniam nigdy tych okien, dlatego że po prostu lubię się budzić wraz ze wschodem słońca. I często udaje mi się, bo jak się zmachałam teraz, musiałam zbiec na dół, później wbiec na górę. I ja tutaj staram się wstawać o godzinie tak około 6, także na pewno słońce mi zdecydowanie pomaga. Teraz obrócę kamerę i pokażę wam drugą łazienkę. Jeżeli chodzi o tę łazienkę, to ja prawie w ogóle z niej nie korzystam. Ona jest mniejsza, ale jest urządzona w podobnym stylu. Dzień dobry. O, jakieś zabrudzone lustro tutaj jest. Proszę bardzo, co tutaj się stało? Tutaj mam maszynę na ciepłą wodę, także oczywiście jest ciepła woda. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mi zabrakło. I tak, ta łazienka jest zdecydowanie mniejsza, ale mam wszystko, co mi jest potrzebne. Jest też drabina, żeby sobie tutaj powiesić jakieś rzeczy. Także jest elegancko. Tutaj jest kibelek, prysznic i otwarty sufit. No i też jest tylko jedna szafka, także też jest tutaj dosyć mało miejsca, żeby jakoś poogarniać te rzeczy. W sensie łazienkowe rzeczy, że nie ma zbyt dużo miejsca, żeby je ogarnąć. Natomiast mi to wcale nie przeszkadza, bo ja tutaj w tej łazience nawet nie mam szczoteczki na zęby. Wszystko trzymam w tej łazience na dole w salonie, dlatego że ja wieczorami spędzam dużo czasu w salonie i tam zazwyczaj siedzę tak do godziny 10, aż się zrobię zmęczona. Myję zęby, ogarniam się i tutaj już na górę wchodzę tylko po to, żeby położyć się do mojego łóżka, które jest bardzo wygodne i od razu idę spać. A z tej łazienki to korzystam bardziej tylko jak z toalety. Nawet tutaj nigdy jeszcze prysznica nie brałam, ale też nie widzę za bardzo potrzeby. Mam nawet te szafki tutaj jeszcze puste, bo się nie rozpakowałam. Oczywiście tutaj jeszcze będę też dodawać kilka rzeczy. Ta szafa jest dosyć mała, ale mam taki clothes rack. Nie wiem, jak to się nazywa, taką jakby ramę, na której mogę sobie zawiesić wieszaki i po prostu moje ubrania wiszą na takim, wiecie, na takim kiju jakby poprzecznym. Zosia, no co ty tam, przepraszam bardzo, prykasz mi na szafkę. I druga sypialnia wygląda prawie tak samo. Tutaj coś mi się stało ze zamkiem, więc na razie mam takie zamknięcie na jakiś materiał, na gumkę do włosów. I wchodzimy. Jestem teraz w tej sypialni trzeci raz. O, a tutaj też jest ta poduszka. Czyli może to po prostu taki jest taki wzór, w sensie tak tutaj po prostu urządzili, że te poduszki są, jeżeli jest taka jedna. No i tak, tutaj też oczywiście są zasłony, o, nawet firanki są. Nawet nie widziałam, zobaczcie. Nie zauważyłam, że tutaj są. Generalnie to ten pokój wygląda prawie tak samo, jest obraz troszeczkę inny, tutaj jest bardziej biały. O, ładny ten obraz biały. Nie spałam jeszcze w tej sypialni, zobaczę, jak mi się kiedyś znudzi ta moja, to pójdę tutaj spać. Chociaż to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Łazienka jest chyba trochę inna, jeżeli dobrze pamiętam. Także tutaj chyba nie mam za bardzo co wam pokazywać i przechodzimy do łazienki. Ja wam tylko chciałam powiedzieć, że nie wiem, kiedy ostatni raz byłam w tej łazience. Także zobaczmy, co tutaj się będzie działo, chociaż miałam dzisiaj sprzątanie. Ale nie wiem, czego się spodziewać. O, ta łazienka jest na przykład większa niż ta poprzednia, w której byliśmy. No generalnie to wszystko tak samo wygląda. O, zobaczcie, ta szafka, lustro okrągłe. I w każdej łazience, jak się wprowadzałam, to miałam właśnie taki zestaw.
zestaw, czyli mydło w płynie, suszarka, czyli mam trzy suszarki, żel pod prysznic, szampon. O, tutaj nawet gąbkę mam jeszcze nową, to tego nawet nie zauważyłam. Fajnie, że tutaj są te haczyki. Mam tutaj też taką deskę, żeby stopy wycierać, ale widzę, że nie ma ręcznika. Chyba zrezygnowali się z kapneli, że nie korzystam z tej łazienki. I tutaj też jest taki trochę porządniejszy prysznic, to może ja się powinnam do tej sypialni przenieść, bo to jest fajniejsza łazienka. I tutaj jest, o, znowu otwarty dach, tam nawet trochę drzewo widać, jak się człowiek uprze, to co nieco widać. O, i tutaj kawałek dachu jeszcze. To taka ciekawostka, ale tak naprawdę to żadna ciekawostka i też tutaj nic jakiegoś wybitnie ciekawego nie ma w tych łazienkach. Każda toaleta ma ten taki spryskiwacz, jak możecie zobaczyć. Tutaj, tak? Co, mysiaczku? Down. I to tak naprawdę będzie już chyba wszystko, jeżeli chodzi o mój dom, co chciałam wam pokazać. Muszę zamknąć drzwi. Zosia, wychodzimy. Come on. Come on. Nigdy nie wiadomo, co Zosia wpadnie do głowy. Wiecie, nawet będzie się nudziła, czy coś jeszcze mi pogryzie. Jakieś... O, jest ciężko zamknąć. O, dobra, udało się. Nigdy nie wiadomo, czy nie wpadnie na pomysł pogryzienia jakiejś poduszki czy czegoś. Tutaj jeszcze mam korki. Mam też korki na dole. Tutaj mam internet, w sensie router. I myślę, że możemy zejść teraz na dół. I powiem wam, ile płacę za mój dom, co jest wliczone w koszta, w koszty domu. I trochę wam opowiem o takich technicznych sprawach. Zanim zejdziemy jeszcze na dół, to chciałam wam pokazać te zasłony, bo one są dosyć istotne. To są zasłony zrobione z bambusa i teraz jest pora deszczowa, więc codziennie są takie gigantyczne ulewy i dobrze jest opuścić te zasłony. Ja staram się je opuszczać. No dobra, nie opuszczam ich, ale jak przychodzi do mnie Dimas posprzątać, to jak widzi, że pada deszcz, to on je opuszcza. I one naprawdę bardzo dobrze zabezpieczają przed deszczem. Ale ostatnio się trochę przestraszyłam, bo siedziałam na dole, bo myślałam, że ktoś mi się włamał do domu, słuchajcie. Bo słyszałam jakieś kroki, słyszałam jakieś walenie. I potem dopiero się zorientowałam, bo nie wiedziałam, że deszcz pada. I się okazało, że po prostu tak zacinało, że te bambusowe zasłony uderzały mi tutaj we framugę. I wiecie, było takie bum, 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 bum. No, jak możecie zobaczyć, Zośka to w ogóle ten dom chyba naprawdę uwielbia. O, jeszcze wam pokażę jedną fajną rzecz w ogródku, a dokładniej w bramie. To jest związane z Zosią. Podejdziemy do bramy, to Zosia ma tutaj okienko. Tylko teraz jest bardziej mną zainteresowana niż okienkiem. Zosia! O, zobaczcie, tutaj Zośka sobie często wygląda. Zosia? I tam sprawdza, co się dzieje na dworze. I o, tutaj za tą bramą mieszka moja sąsiadka, która jest bardzo miła. To jest pani stąd i ona, my się kiedyś poznałyśmy na jednym ze spacerów i z Zośką się bardzo polubiło. O Jezu, sorry, że tak się kamera trzęsie, ale tutaj dziecko na mnie skacze i mnie podgryza, już się nudzi. Wiem, wiem, nudy tutaj opowiadam, Zośka rozumiem absolutnie. No i wczoraj sobie siedziałam w basenie i patrzę, że Zośka, bo ona tutaj potrafi czasami stać oparta o to okienko z 5 minut non-stop. No i nagle słyszę, że ktoś podchodzi i woła: Zosia, Zosia, Zosia! I patrzę, taka ręka się wsuwa i pani zaczęła ją głaskać. Zosia niestety nie ułatwia mi dzisiaj nagrywania, jak się schylam, bo zaczyna na mnie skakać, także tutaj wam opowiem. No to Zośka wyglądała przez to okienko i nagle patrzę, wsuwa się taka ręka i pani zaczyna ją głaskać. I tam krzyczy: Zosia, 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 Zosia! Także Zośka sobie tutaj, zyskała tutaj przyjaciół na tej ulicy, a dzisiaj rano to w ogóle był szok, bo też siedzę sobie w basenie, macham nogami, moje takie codzienne ćwiczenia, powiedzmy. I właśnie słyszę znowu: Zosia, Zosia, Zosia! I pani dała jakiś przysmak, także ja nie wiem, Zośka to tutaj jest po prostu już ustawiona na tej ulicy, elegancko. I tak właśnie wygląda mój piękny, wymarzony dom. Ja się bardzo cieszę, dlatego że pamiętacie jeszcze, w jak małej klitce mieszkałam w Hongkongu? Być może część z was też pamięta, w jakich dziwnych miejscach ja też mieszkałam na Bali, nie były to jakieś wymarzone miejsca. I teraz jestem przeszczęśliwa. Przeszczęśliwa. Jeżeli mogłabym zmienić tylko jedną rzecz, to byłby to ogródek. Natomiast na chwilę obecną absolutnie nic mi tutaj nie przeszkadza. Lubię też bardzo swoją okolicę, bo jest dużo miejsc, w których mogę wychodzić na spacery z Zosią. Także nawet tutaj się udaje chodzić pół godziny podczas jednego spaceru. Jest po prostu idealnie. Właśnie zaraz będę wychodzić na spacer z Zosią.
Ale jeszcze dużo z Was pytało się mnie o to, ile płacę miesięcznie za ten dom i chętnie podam Wam tę cenę, żebyście mieli mniej więcej rozeznanie, jak teraz wyglądają ceny. Tylko pamiętajcie, że to są ceny podczas koronawirusa. Mam nadzieję, że ta cena domu nie wzrośnie po otwarciu wszystkich blokad, ale zobaczymy, nie jestem pewna. Cenę podaję w rupiach indonezyjskich, natomiast tutaj możecie zobaczyć, ile to jest na złotówki. Miesięcznie za ten dom płacę 11 milionów rupii indonezyjskich. Według mnie jest to naprawdę bardzo dobra cena, jak za taki duży dom, no bo jednak jakby nie patrzeć, tutaj są dwie sypialnie, trzy łazienki, toaleta, salon, jadalnia, kuchnia. No naprawdę, ja jestem zachwycona. Basen, taki mały ogródek jest po prostu idealnie, jest wszystko, naprawdę, jest po prostu cudownie. Bardzo też się cieszę, że jest taki minimalistyczny styl, więc ja będę mogła sobie urządzić ten dom tak, jak tylko będę chciała. Nie mogę się też doczekać, aż te kwiatki mi rozkwitną, bo już powoli zaczynam czuć ich zapach i jest po prostu przepięknie. I tak, teraz w cenę tego domu wchodzi woda. W cenie tego domu jest wliczona też osoba, która przychodzi tutaj sprzątać, czyli jest wliczone wynagrodzenie dla tej osoby. Ja mam sprzątanie domu 3 razy w tygodniu, co jest naprawdę ogromnym wybawieniem. W ogóle wiecie co, ja Wam powiem tak, że nie przechodziło mi nigdy przez głowę to, że ja potrzebuję wynajmować kogoś, kto by sprzątał u mnie w domu, ale teraz, jak już miesiąc mieszkam w takim domu, w którym mam 3 razy w tygodniu sprzątanie, to zastanawiam się, jak ja wcześniej żyłam. W sensie to jest tak duże ułatwienie, że cieszę się, dlatego że to mi dużo czasu oszczędza i dzięki temu mogę skupić się na pracy, mogę skupić się na nagrywaniu, mogę skupić się na Hati Hati, na naszym sklepie. No i jeżeli chodzi o sprzątanie, to jakby wlicza się całe sprzątanie, czyli zmywanie naczyń, zmiana pościeli, zmiana ręczników. I też chłopak, który przychodzi do mnie sprzątać, jakiś młody chłopak, słuchajcie, chyba 24 lata, tak mi się wydaje, tak pi razy oko. I on jest po prostu niesamowity, bo on ostatnio poukładał mi w szafkach rzeczy, tak żeby wszystko ładnie wyglądało, właśnie wysłał mi zdjęcie, że ma nadzieję, że mi to nie przeszkadza, że poukładał mi wszystko i tak byłam wdzięczna, że też oczywiście tutaj w Indonezji bardzo mile widziane są napiwki. Także też jeżeli będziecie wyjeżdżać, to jest miła sprawa, która nas niewiele kosztuje, a tak naprawdę trochę więcej znaczy dla tej osoby, która taki napiwek dostanie. Także tutaj też właśnie to jest standardowe, zwłaszcza jak zobaczyłam, że Dimas mi poukładał rzeczy w szafkach, to ja się tak ucieszyłam, bo mam problem z organizacją moich rzeczy. Także on to po prostu spadł mi tutaj z nieba, też się bardzo cieszę, bo z Zośką się dogadują. I widziałam go kiedyś, jak przenosił Zośkę, bo coś... bramę otwieram, nie chciał, żeby Zośka wyszła, bo go uczuliłam na to. I on tak ją złapał delikatnie pod paszkami i ją przyniósł do domu, także jestem bardzo zadowolona. I 2 razy w tygodniu przychodzi tutaj też tata Dimasa. A kurczę, zapomniałam, Wayan, o, już prawie zapomniałam jego imię, Wayan się nazywa i Wayan ogarnia basen i podlewa kwiatki. Także też będę miała zadanie specjalne dla Wayana, jak kupię sobie kwiatki, no to też oczywiście dorzucę coś tam ekstra i poproszę go, żeby on się zajął kwiatkami, bo ja mam 2 lewe ręce. Skład tego czynszu, czy tych moich opłat, jakby w opłatach nie jest wliczony prąd. I to jest duża strata, bo prąd jest tutaj dosyć drogi. Ile płacę miesięcznie, to jeszcze nie wiem, ale w ciągu tego miesiąca na razie musiałam kupić doładowanie za 500 tysięcy rupii i teraz kupiłam za 1 000 000 rupii tydzień temu. Czyli można by powiedzieć, i jeszcze miałam na początku jakiś kredyt, więc zobaczymy, ile to wyjdzie. W poprzednim domu płaciłam około 2 miliony miesięcznie za prąd, więc to było bardzo dużo. No i tutaj oczywiście oprócz jakiejś tam pralki, co ja mówię, nie mam tutaj pralki, muszę chodzić do pralni. Tak, jak Wam mówiłam, to nie jest standardowe wyposażenie domów na Bali, ale zastanawiam się, przymierzam się do kupna własnej pralki i piekarnika. Zobaczymy, kiedy to nastąpi, sama nawet nie wiem, ale pewnie nastąpi. I jeśli chodzi o prąd, to dużo prądu zżera basen, po prostu, pompa od basenu. No, nie ma co tutaj, wiecie, łudzić się i liczyć na jakieś cuda, jest jak jest. Poza tym ja też dokupuję sobie sama wodę, bo w o, zgubiłam kwiatek gdzieś, miałam go na początku, gdzieś mi musiał wypaść, no trudno. W niektórych domach w standardzie już jakby w cenie jest wliczona woda, niektóre domy, jak się wynajmuje na Bali, to w cenę wliczona jest też osoba, która gotuje, w sensie nie osoba, tylko jest wynagrodzenie dla kucharza. Ale no, mi takie coś nie jest potrzebne, bo ja bardzo lubię sama gotować. No i poza tym, to już chyba wszystko, jeżeli chodzi o opłaty. Bardzo standardowe, jeżeli chodzi o wynajmowanie domów na Bali, jest to, że płaci się za dom z góry za rok. I to jakby cały czynsz, nie to, że się podpisuje tylko umowa na rok, tylko po prostu płaci się za 12 miesięcy z góry.
Mi udało się wynegocjować, że zapłaciłam za 2 miesiące z góry, bo chciałam zobaczyć, czy mi się tutaj będzie dobrze mieszkało, czy wszystko będzie w porządku. Na razie mieszkam miesiąc, no i przedłużam, zdecydowanie przedłużam, jestem po prostu zakochana w tym domu, czuję się tutaj jak u siebie, po prostu jak wychodzę spotkać się ze znajomymi, czy jadę coś pozałatwiać na mieście, to ja jadę do domu z uśmiechem na buzi, naprawdę, po prostu cieszę się, że znalazłam takie swoje miejsce na ziemi. Natomiast jeżeli śledzicie mnie od jakiegoś czasu, to widzieliście, że ja mieszkałam w różnych miejscach, że dzieliłam też domy ze znajomymi. No cóż, każdy przechodzi przez różne takie procesy, nie zawsze jest idealnie. Ja też jak mieszkałam w Polsce, to wynajęłam sobie mieszkanie w Warszawie i mieszkałam wtedy chyba na 20 metrach kwadratowych, na 20 czy 15? Chyba na 20, ale nie pamiętam, miałam kawalerkę na Świętokrzyskiej. Maciupeńka, ale też mi było dobrze. Teraz po prostu jestem w takim miejscu w moim życiu, że mogłam sobie pozwolić na coś większego. Chciałam mieć trochę więcej tej przestrzeni, to nie jest absolutnie niezbędne mi do życia, ale nie ukrywam, że jest mi po prostu wygodniej. Jest mi wygodniej nagrywać, jest mi wygodniej znajdować ładniejsze kadry. I dlatego też właśnie chcę urządzić moje mieszkanie, żeby mieć ładne kadry, chcę zagospodarować ten balkon, który widzieliście na górze i mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie oglądało moje odcinki. Nagrałam też poprzedni odcinek dotyczący piesków z nad mojego basenu i zauważyłam, że strasznie głośno pompa chodzi. Także muszę znaleźć taki wyłącznik do pompy od basenu na czas nagrywania moich odcinków. Mam nadzieję, że to nie spowoduje jakiejś katastrofy. Mam nadzieję, że nadal będzie wszystko w porządku, a będzie po prostu trochę ciszej. Cieszę się, że nagrałam nareszcie ten odcinek, a już niedługo będę nagrywać też odcinki z tego, jak dekoruję mój dom, bo jestem po prostu przeszczęśliwa, chcę o niego zadbać. Naprawdę chcę zadbać tak, żeby wszystko było ładnie, żeby było tak, jak ja chcę, żeby po prostu jeszcze mieć większy uśmiech, jak wchodzę do domu i mam nadzieję, że Wy również, nieważne czy mieszkacie w dużych domach, w małych domach, to po prostu mam nadzieję, że macie taki swój kącik, w którym możecie się wyciszyć, w którym możecie czuć się komfortowo, w którym możecie rozwijać niektóre swoje pasje, w którym po prostu możecie się wyluzować. Tego Wam z całego serca życzę, bo to jest jednak niesamowicie istotna kwestia i dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki i bye bye. A słuchajcie, i w ogóle jeszcze dodam tak na koniec, że być może zapomniałam o czymś wspomnieć, co by Was na przykład interesowało czy ciekawiło a propos tego domu, czy a propos jakichś innych domów na Bali, bo może uważałam to za jakiś pewnik czy za jakąś sprawę oczywistą, a coś Was po prostu ciekawi. No to dajcie znać, zadajcie pytania pod tym odcinkiem i dawno już nie nagrywałam Q&A, więc może po prostu nagram taki odcinek. Jestem ciekawa, co Was ciekawi, także czekam na wszystkie pytania i do zobaczenia. Buziaczki!